Od dziś w Chorzowie działa ośrodek pomocy medycznej dla osób bezdomnych i wykluczonych społecznie. To tu będzie można bezpłatnie skorzystać z pomocy lekarskiej i to na różnych płaszczyznach. Jak będzie działał ośrodek, o tym Paweł Jędrusik. Osoby bezdomne i wykluczone społecznie zyskały właśnie dostęp do darmowej opieki medycznej. To inicjatywa lekarzy i fundacji Podziel się. Pomysł już spodobał się osobom, które uczestniczyły dziś w otwarciu placówki, a później zostały zaproszone do wspólnego posiłku. Bardzo dobry jest, bo jak do nas tak się chodzi, do tych, to jest bardzo dużo czekania, nie? No, naprawdę bardzo dobrze to jest wszystko. Nowa przychodnia znajduje się przy ulicy Powstańców 41 w Chorzowie. Powstała z misją niesienia pomocy bezdomnym i tym, którzy są w trudnej sytuacji życiowej. Lekarze, którzy będą tu przyjmować, robią to nieodpłatnie. Nie pytamy, skąd przychodzisz i dokąd idziesz. Chcemy ci pomóc, jeżeli chcesz, przyjdziesz, zarejestrujesz się w recepcji. No i ci pomożemy, bo będziemy też wiedzieć, jakie są potrzeby. W nowym ośrodku mieszkańcy będą mieli zapewnioną kompleksową opiekę medyczną. Jest to placówka, która będzie świadczyła opiekę zarówno taką stricte internistyczną, a więc będziemy leczyli te podstawowe schorzenia jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, szereg innych cywilizacyjnych schorzeń, które dotyczą wszystkich, nie tylko osób ubezpieczonych, także tych bezdomnych. Będzie też opieka chirurgiczna. A to nie wszystko, bo będą tu również świadczone usługi stomatologiczne. Pracując w przychodni obserwuję, że osoby wykluczone, osoby bezdomne, no mają problem mimo wszystko z dostępem do służby zdrowia. Myślę, że taka inicjatywa, że tutaj w takim miejscu to będzie dla nich bardziej komfortowe korzystać z usług. Może wielu z nich się w ogóle przełamie, żeby z tych usług skorzystać. Odzew ze strony lekarzy na propozycję otwarcia ośrodka był duży. Już zgłosiło się kilkunastu medyków. Wkrótce ośrodek poinformuje, kiedy i w jakich godzinach będą przyjmować poszczególni specjaliści.